studiu Salve TV dziś pani Barbara Walecka z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pomysł na taką akcję i jak to się stało, że nasza diecezja się w nią włącza? To jest świetny pomysł na to, żeby móc komuś pomagać. Pomagamy stale. Natomiast potrzebujemy też takiego celu, takiej motywacji i myślę, że bicie rekordu to jest świetny pomysł na to, żeby zebrane przy okazji pieniądze mogły przysłużyć się potrzebującym. Na czym ta akcja będzie polegać? Jak to będzie wyglądało? W tym roku kilkanaście diecezji, Caritas diecezjalnych przystąpiło do tej akcji. Inauguracja jest tego samego dnia, czyli wszystko 12 marca w sobotę. Każdy w swoich warunkach, każda z diecezji ma swój cel, na który zbiera pieniądze. Dla nas to będzie kampania polegająca na tym funduszu Caritas dzieciom, pomocy dzieciom. I przeznaczone środki będą na leczenie dzieci, które potrzebują jakichś nietypowych, nietypowych leków, operacji, tak, które nie są na przykład w ramach funduszu refundowane NFZ-u, na rehabilitację tych dzieci, na to byśmy mogli dopłacić do kolonii, bo brakuje nam zwykle, tak, do zamknięcia budżetu, oraz na to, żeby przeznaczyć część pieniędzy na dofinansowanie świetlic, które prowadzimy w ramach naszej działalności Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Czyli szczyt jak najbardziej, cel jak najbardziej szczytny. 29 maja, można powiedzieć, kulminacja, czyli tak, faktyczne bicie rekordu, ale już jutro w sobotę inauguracja. Co będzie się działo jutro w Warszawie? Na torze kartingowym F1 na ulicy Jagiellońskiej 82 i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będą dwaj znani rajdowcy. Będzie pan Marek Dąbrowski, który jeździ motocyklem, bierze udział w rajdach Dakar. I pan Rafał Marton, który jest pilotem pana Małysza, pana Adama Małysza. Więc takie postaci bardzo prestiżowe, które mogą zainteresować. Będą sami kleić złotówki, bo no właśnie, ma pani układanie kilka rekordu. Takich złotówek w studiu. Tak, przyniosłam na wzór. One są w specjalnej folii, tak będzie to wyglądało? To jest taśma klejąca, musi z dwóch stron przylegać do złotówki, dlatego że takie metrowe odcinki łatwiej układać, a nie jesteśmy w stanie w ostatni dzień, jak zbierzemy, mamy nadzieję, sporą kwotę, ułożyć tego przy widzach, przy osobach, które nas odwiedzą na stoiskach. Jaka musi być zebrana ilość tych złotówek, żeby rekord został pobity? Pobijamy Austriaków. Austriacy ułożyli w 2011 roku 75 km 240 metrów. Chcemy pobić tę wartość. O każdy jeden metr to będzie pobicie rekordu. Mam nadzieję, że uda nam się o znacząco tak większą ilość metrów pobić ich rekord. Czyli każda z tych 12 diecezjalnych Caritas będzie miała jakby swój wyznaczony cel? Każdy ma swój cel, każdy dąży do jakiejś kwoty, którą jest w stanie zebrać. No my jakieś określone możliwości, tak? Przekaz medialny, dotarcie bezpośrednio do osób, które mogłyby wesprzeć tą akcję. Dlatego zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Natomiast jeśli pobijemy, to będziemy bić swój za rok, mam nadzieję. A jeśli nie, będziemy kolejny raz przystępować do akcji, bo cele są szczytne. W jaki sposób można się włączyć? Czy przychodząc jutro na tor kartingowy trzeba wziąć ze sobą cały worek złotówek? Można wziąć nawet dwa, ale chyba nie o to chodzi. Tam po prostu liczymy na to, że inauguracja pozwoli nam na nagranie kilku filmów, które będziemy mogli potem pokazywać w sieci. Tak, na czym polega sama akcja i mówienie przez gwiazdy wieczoru, na czym to polega, pokazanie, że oni też uczestniczą aktywnie. A będzie też taki moment zabawy, gdzie będzie można z nimi przejechać się po torze w takim kartingu taxi, gdzie będzie osoba, która jakby wygrała w konkursie taką jazdę. I czy pan Dąbrowski, czy pan Marton będą uczyli, jak się jeździ właściwie po torze, jak wybierać trasę, żeby był ten przejazd najszybszy i najbezpieczniejszy.
Kto będzie pilnował tego, żeby to wszystko liczyć, dokumentować? Czy przy biciu rekordów Guinnessa musi być to ktoś, no właśnie, narzucony z góry, czy wystarczy samemu policzyć? Musi być osoba tak oddelegowana z tych rekordów Guinnessa. Natomiast myślę, że w tym naszym wymiarze wystarczającą będzie nasza komisja, która będzie się składała z 3 osób i będziemy podawać wyniki nasze tutaj warszawskie, a potem z kolejnych diecezji i myślę, że wieczorem będziemy znali wyniki, które zostały uzyskane w całej naszej Polsce, tak, w tych diecezjach, które biorą udział. A tu w Warszawie, na torze kartingowym na ulicy Jagiellońskiej, ile miejsca jest przeznaczone? Ile maksymalnie może się tych, w sensie takim, ile przewidujecie, że tych złotówek może być? Czy może tak być, że tego miejsca nie wystarczy jutro? Myślę, że wystarczy. A gdyby nie wystarczyło, będziemy układać piętrowo. Jakby nie jest dla nas problemem zebranie dużej kwoty. Obyście mieli ten problem. Obyśmy mieli ten problem, tak jest. W jaki sposób można się włączyć akcję, oprócz tego, że będzie się uczestniczyć w tej inauguracji? Jeśli ktoś nie będzie przygotowany teraz na wzięcie udziału, może w każdym momencie przesłać na nasze konto Dar Serca, które jest podane i na ulotkach, które będziemy jutro rozdawać, i u nas na stronie naszej Caritas Diecezjalnej. Konto Dar Serca z dopiskiem kilometry Caritas. I te pieniądze będą potem wypłacone przed finałem, wypłacone z banku już w złotówkach, więc możemy wpłacać każdą dowolną kwotę, a w złotówkach ją wypłacimy i wolontariusze przykleją ją do tych taśmy klejącej, tak? I będziemy to układać już w dzień finału. Sporo tych wolontariuszy chyba będzie musiało brać w tym udział. No tak, ponieważ my przystępujemy pierwszy raz do takiej akcji, no to zasięgaliśmy tak informacji u takich osób, które już brały udział w poprzednich latach. No to są, to jest powiedzmy tydzień, dwa tygodnie w zależności od kwoty zebranej, po pięć godzin dziennie pracy wolontariuszy przy klejeniu, tak? I to nie jest jedna, dwie osoby, tylko to jest sztab ludzi, którzy to kleją. Ale to jest, każdemu sprawia przyjemność, wie, że robi to w dobrym celu. Tak, robią między sobą zawody, kto szybciej ułoży ten metr, bo to są takie metrowe odcinki, które potem ze sobą składamy. A na jeden metr wchodzą 44 złotówki, więc łatwo się liczy razy. Życzymy w takim razie, żeby rekord został 29 maja pobity, a żeby jutrzejsze przygotowania do tego bicia rekordu również były owocne. Inauguracja akcji, przypomnijmy, już w sobotę 12 marca na torze kartingowym F1 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82 o godzinie 18.30. Wstęp, rozumiem, wolny. Jak najbardziej. Zapraszamy. Miejsca będzie dużo. Myślę, że samo spotkanie też z rajdowcami, z panią prowadzącą, którą będzie pani Małgorzata Kurzejewska, no to myślę też dużo sympatycznych takich chwil jesteśmy w stanie razem spędzić. Barbara Walecka z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w programie Minął Tydzień. Zachęcam do tego, by być z nami również w przyszły weekend i do tego, by subskrybować nasz kanał na YouTubie. Kanał oczywiście Salve TV. Do zobaczenia.